numerem wiersy Dawid Madura, zawodnika tenisowy. W takim razie robi się inaczej. Drugą zawodnik, który pięknie zaprezentował się w meczu z Wybrzeżem Gdańsk, Daniel Kaczmarek. Numerem trzeci Marianka Łabędek-Krokła. Czwórka Majki Szczęsiow, Pieter Gruziąc. Numerem piątym Ernest Kowal. Zawodnik ma bardzo wielkie wsparcie. Michał Cieszyński, Stan Gniezdo, numer 6. Kolejny zawodnik Tarnowskiej Unii, Damian Dobrowski, numer 6. I Arkadiusz Matej. Te same, brawa, bardzo ładnie. Dawid Orzeniak, numer 9, Stan Gniezdo. Patryk Rolnicki. Unia Tarnów. Numer 11 zawodnik, który również w przeszłości startował w Krośnie, Krystian Jepała. Wychowany Krośnickiego klubu, teraz w Lublinie, Mateusz Wieczorek. I kolejny z tych, który wiesili z Witkiem na Zastronie, Krystian Pieszczyk, Zielona Góra. Ta sama sytuacja, zawodnik gość KSM Krosno, Kamil Wieczorek, dobry dzień. Grzegorz Wasara, numer 15, z Falzetu. 16, Kacper Boryna, Rowryznik. I rezerwowym w dzisiejszych zawodach będzie Erik Budzyń, Unia Tarnów. Jeszcze chwila dla fotoreporterów i zawodnicy będą udawać się do parku maszyn.
Thank you.
biegu numer 415 za dotknięcie taśmy na zielonym świetle zostaje wykluczony Adrian Gała.
wyjechał sędzia wynik numer 19 i rozpoczynamy ten wyścig jeszcze raz w środkowej obsadzie. Nie ma zabiegu dodatkowego. Zwycięzcą dzisiejszych zawodów został Krystian Pieszek, który zdobył 14 punktów. Drugie miejsce zdobył Ernest Koza, 14 punktów. Trzecie miejsce Kasper Woryna, 12 punktów. Czwarte miejsce Daniel Kaczmarek, 12 punktów. I piąte miejsce z 11 punktami Darek Dobrowski. Rezerwowym w finale będzie Kamil Wieczorek. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu za przybycie na dzisiejsze zawody i zapraszamy na kolejne.